wszystkim bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy ogrywali kasetę od Retro Spontafana. Składankę będę próbował odpalić magnetofon. Także myślę, że wszystko się uda, że będzie fajny filmik. I zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy grali na tym oto pięknym Commodore z nowiutkim magnetofonem. Także nie przedłużając, zaczynamy. No i teraz się pięknie nagrywa. I jedziemy. Włączamy Commodore'a. Co jest? Tak. Teraz zobaczymy, jak się to będzie wszystko ładnie wgrywało. Cyk. Cyk. No i obraz pięknie jest. Składaneczka Retro Szponcik Fan i zagramy Donkey Konga 355. Czy 35? Nie. 335. Co się z nim to? Teraz będzie F5. Play. Szybszy 5. Pac-Mana znalazł, no to dobra, niech będzie Pac-Man. No to Pac-Man jest 3-4-3, coś tu jest pomieszane. Jest Pac-Manik. Ten joystick to jest kupa, ja pierniczę. Poczekamy na te duchy tutaj. I cyk, 200. Joystick jest do wyrzucenia. O, tym gównem to się nie da grać. Teraz ten jest tu, do tego przełączymy tu. A może ten będzie lepszy. No, też szału nie ma. W taką gierkę to się ciężko będzie grało na takich joystickach. No ja mu naję na dół, a on se idzie jak chce. Nie wiem, co to jest grane, ale ten joystick jest
Do niczego w Pac-Mana. Trzeba uciekać. Ja pierniczę, ale hała. No, tym się nie da grać. Te joysticki to jest nic nie warte. Trzeba joystick kupić. No ale giereczka działa. Czyli Pac-Man działa, to teraz zobaczę komando. Reset, F5, play. Komando. Gówno, nie joystick. Co tam ten głupoty gada? Składaneczka. Teraz komando. Oho. Wielka burza pasów. Dźwięk masakrajszy. Intro budget alien remember. No i co? Space. Space. No i co? Co? Run. A powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że nie. Powiedzmy, że nie. No, no, no. Lord. No i jest komando. Fire. Który fire? Ten. Jest jakiś autofire. No, oczywiście nie działa. Naparzona. Jak nie długo nie grałem w komando. No i chyba mi się oberwało. Przejdę. No, to
się w ogóle wszystko zacina. Joysticki są do niczego. Normalny flipper. Czemu to się gówno wyłącza? Co jest grane? No to powiedzmy, że się wpiszemy ry. Gdzie to jest? Albo zrobimy bez spacji. To się zacięło. No nie, dobra, bo to nie ma co. Jeszcze raz. Piękna naparzana, piękna. W każdym razie joystick jest do kupienia. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą grę, bo nerwowo nie wytrzymam z tym joystickiem. To teraz jaka jest tutaj następna? Ghostbusters. No to jedziemy z koksem. Ghostbusters, spacja. Ile to się ma wgrywać? Niedługo. No, także składaneczka od Rentosz Putafana jest super. Wszystkie gry wchodzą. Magnetofonik daje radę. Także jest w co grać, tylko joystick trzeba zmienić, bo to nerwowo bym się wykończył. Gdybym grał na takim joysticku, nie wiem skąd teraz joystick wezmę, no ale to mniejsza z tym. To się do niczego już nie nadaje. Nie wspomnę o tego typu sprzęcie. Zobaczymy, czy się Ghostbusters wgra. Ile ma 363? No to coś tu jest poprzesuwane. Coś jest poprzesuwane, ale to nic. O, niby się nie wgrało. Ale zobaczmy, co to jest. O. Jest Ghostbusters. Co to ma? F1.
Żaden joy nie działa. Coś jest z błędem. Bo się nie wyświetla tekst, tak jak w Atari. No to się wszystko zacina. Dobra. Zobaczymy, co jest dalej. F5. Play. Pitfall. No to ogień. No i jest ryny. No i Pitfall się grał. Intro, no. Run. No i co? Blue screen. Windows. No, coś się skopściło. No to dalej. I tych gier już nie znam. Tak na przykładzie 380, a jest 372. Co się wgra? Zaraz zobaczymy. Teoretycznie z błędem, ale run. Coś jest. A to jest jakaś inna gra, miał być Pitfall. A jest, o nie, dobrze. Dobra, no to co? Który tutaj działa? Ten działa. Tata, hik, L. Paperboy, gazeciarz. Jak to się uruchamiamy? Enter, enter. Poniedziałek. Aha.
Ta gra chyba była na Game Over. No to żem pograł. Co jest? Aha, czyli to wszystko jest przeszkodami. Uuu, to mnie wszystko zeżre. No dobra, ale giera działa, czyli to jest fajne. Także się wszystkie gry wgrywają. To jest ta piękna składanka od Retro Spunta Fana. Bardzo Ci dziękuję, przyjacielu. Gry, jak widać, się ładują, można grać. Mnie tylko w najbliższej przyszłości będzie czekała wymiana tych dwóch złomów. Może kiedyś mi się uda coś kupić. A na tą chwilę jeszcze raz Ci bardzo serdecznie, Szpuncik, dziękuję za tą cudowną kasetę. I dzięki Tobie mogę sobie pograć super klasyki na Commodore 64. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, pozdrawiam.